Słuchajcie, tak kilka takich słów. No, samo miejsce i tutaj to upamiętnia tą bitwę pod Osuchami, ale trzeba wiedzieć, że te walki w obronie ludności Zamojszczyzny zaczęły się dużo wcześniej. Tutaj działały oddziały partyzantki sowieckiej, tak zwane rajdowe, głównie dywizja Kowpaka, oddziały partyzantki czerwonej, AL-u, później najpierw GL-u, później AL-u, też działały oddziały Armii Krajowej i oddziały batalionów chłopskich. Później było... Tutaj te oddziały się zgrupowały, były i oddziały sowieckie, sowieckiej partyzantki, głównie dywizja Kowpaka, potężna, duża jednostka partyzancka, oddziały tej partyzantki ludowej, czyli tej no, pro-moskiewskiej, które też stamtąd się wycofywały i tutaj były zgromadzone. No i trzecie oddziały Armii Krajowej, którymi dowodził, jak tu widzimy, major Edward Markiewicz, pseudonim Kalina, inspektor Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej. I tutaj z tych oddziałów AK i BH to były oddziały wojny, Topoli, Skrzypika, Korda, Wira, z Józefowa, Korczaka, Rysia, to był oddział batalionów chłopskich, Burzy, Błyskawicy, który przyszedł, oddział Rysia przyszedł aż z Nadbuga, z Kryłowa. Spotkaliśmy się z nim w Kryłowie, pomniczek, tam gdzie on po wojnie został przez NKWD zamordowany. Ryś. I ci partyzanci, którzy tutaj polegli, no zostali tutaj wszyscy, którzy zostali odnalezieni, tutaj byli, zostali pochowani. Natomiast niektóre pochówki odbyły się na takim cmentarzu wojennym w Rotundzie, na Rotundzie w Zamoju. Około 30 tysięcy dzieci zostało zabranych rodzicom. No i jeszcze jedna grupa, to była niewielka grupa, Katowice, Łódź i tak dalej. Te oddziały tutaj się rozkrajały, rozpraszały. W niektórych miejscach stosować, w niektórych miejscach nasilać.